Stoimy przed zadaniem wypełnienia dość głębokich brust w ścianie konstrukcyjnej, które powstały w wyniku pracy całej konstrukcji budynku. Możemy użyć różnych materiałów, materiałów sypkich, materiałów gotowych, z włóknem szklanym, bez włókna szklanego. I teraz gdzie to wszystko i w jaki sposób użyć i w jakiej kolejności? Do naszych prac wybraliśmy materiały firmy Śnieżka, Acryl Putz. Wszelkie naprawy zaczynamy od gruntu. Wybraliśmy grunt GU40 Śnieżki Acryl Putz. Dzięki temu, że jest płynny i zawiera w sobie polimery, idealnie wsiąka w te miejsca, które drapaliśmy, gdzie jest taki goły, odkryty tynk. Wiąże kurz, wiąże ziarenka piasku i penetruje nam to podłoże tak, że nowy materiał, którym będziemy wyrabiali bruzdę, będzie bardzo dobrze przylegał. Jeżeli tylko zobaczymy, że gdzieś spływają nam stróżki gruntu, musimy je szybciutko wytrzeć. Kropelki zastygnięte gruntu z kurzem spowodują to, że pod farbą będą wychodziły nam ciemne smugi. Jakiej masy użyć jako tej pierwszej, która wypełni nam spoinę? Czy to będzie masa gotowa już w pudełeczku, na przykład jak ta FX23 Flex? Czy będzie to masa sypka, którą będziemy rozrabiali z wodą, na przykład jak MS30, też Śnieżki Acryl Putz? Zasada jest w miarę prosta. Do brust, które mają do mniej więcej 5 mm, używamy gotowych mas. Dlaczego? Bo jest łatwiej. No i dodatkowo mają jeszcze włókno szklane. Natomiast jeżeli nasze bruzdy czy dziury są głębsze, musimy użyć masy, którą rozrobimy z wodą. Ta masa ma tę ciekawą właściwość, że wiąże i twardnieje nie pod wpływem tylko odparowania wody, ale także już po dodaniu wody zaczyna się proces wiązania, krystalizacji odpowiednich składników mineralnych w tej zaprawie. No i dzięki temu, nawet jeżeli jeszcze ta zaprawa nie wyschnie, będzie już mniej więcej po godzinie, półtorej twarda. Gdybyśmy masę gotową nałożyli do takiej większej szczeliny, centymetr, półtora, okazałoby się, że ona by wypłynęła, ponieważ ona twardnieje podczas odparowywania wody. Zostaje nam wykonanie drugiej warstwy wygładzającej, którą będziemy docierali i malowali. W tym momencie używamy do tego i gotowych, i mas, które rozrabiamy z wodą. Do warstw finiszowych ja preferuję Śnieżka Acryl Putz FS20. Łatwo się nakłada, jest idealnie biały, jest także bardzo łatwy w szlifowaniu. Ściana jest przygotowana do malowania, jest dotarta, odkurzona. Teraz musimy ją jeszcze raz zagruntować w tym miejscu. Czekamy około 3 godzin i możemy malować.